Witam i o zdrowie pytam. Siemacie Państwo. Dzisiaj taki materiał. Nie lubię tego słowa, jak wszyscy mówią, aktualizacja. No. Powiem tak, powiem, bo miałem zapytanie tutaj od kolegi. Ogólnie o zbiornik. A tam chyba o ryby, rośliny, podłoże i Bóg wie jeszcze tam co. No praktycznie o wszystko, co nie? Także w dzisiejszym filmie omówię trochę ten zbiornik. Powiem z pamięci, jak czegoś zapomnę, trudno. A więc tak. Na początku założenia tego zbiornika było tu dane podłoże aktywne JBL-a, no dosyć dużo, bo dwa te duże worki bodajże, albo nawet trzy, już nie pamiętam, bo to dawno było, takie widać tutaj te kulki takie czarno-brązowe, które tam wychodzą gdzieś. Na to był drobny taki żwirek, później dosypowałem troszkę piasku, później się to wszystko pomieszało. No i tak to się wszystko, wiecie, troszkę też poodciągałem tych kulek, co powyłaziły do góry. Ale grunt, że było po prostu podłoże aktywne, nie? Teraz w tym podłożu jest tam mnóstwo kulek glinianotorfowych powkładanych. Ja, jak widzicie, tutaj nie mam zbytnio dużo roślin takich korzeniowych. Oprócz tej walisnerii, czy tam jakiś tutaj lotosa, czy tam to niedawno, co kupiłem, ten taki koper, co tu jest, nie wiem, jak się to nazywa ta roślina, jest to coś, jakaś, nie wiem, odmiana może kabomby, może czegoś, nie mam pojęcia, powiem wam, kupiłem, mówili mi, jak się to nazywa, no ale weźcie, spamiętajcie to wszystko, nie? No i oczywiście na korzeniach to jest mikrozorium, różne gatunki tego mikrozorium, chyba 2-3 gatunki tego mikrozorium, oczywiście Anubiasy, jedne większe, przeważnie kupowałem te takie z drobnymi listkami, małymi, nie chciałem takich dużych. Tu z przodu widać tylko takie, chyba dwa duże takie te Anubiasy. No i to jest tyle, nie? Z takich roślin, wiecie, no, nie ma ileś tam tych gatunków, no, korzeniowych to tu jest 4 gatunki może, no, walisneria, lotos, tygrysi, ten taki, te takie coś ala kabomba, no i tam jakieś listki jeszcze takie, nie wiem co to nawet jest, ja wam powiem, ja tam nigdy nie wnikam dokładnie w, co to jest za roślina, wiem, że na korzeniach mam Anubiasy i mikrozoria, no i to jest wszystko, nie? Podłoże aktywne z JBL-a, żwir, piasek pomieszane, wszystko razem podosypane, później był dosypywany piach, i tak dalej. No to się wiadomo, wszystko pomieszało. Podłoże jest grube, bo te podłoże ma dobre 10 cm, powiem wam. Ja wolę, jak jest takie podłoże, bo wtedy tam w tym podłożu głęboko, wiecie, no te rośliny mają z czego ciągnąć, nie? Co dalej? Korzeń to jest liana, taka powyginana, plus jakiś jeszcze tam, nie wiem, jakiś egzotyczny, który tutaj widać, taki brązowy. Co dalej? Światła tu jest mnóstwo, ja teraz świecę bardzo mało, nie świecę dużo światła, bo tu są i te małe balki Sakuela, i te długie, takie, takie niby jarzeniówki, takie LEDowe, nie? No, też akwerowskie, takie niby oryginał do tego zbiornika to było. No, filtracja oczywiście, Fluval 406, Fluval FX6 plus Eheim, ten mały taki zielony, który tam ma z oli włożony niedawno i troszkę z troszkę tych takich bali, takich, wiecie, tych dużych wałków, jak się to mówi, na to nie wiem dokładnie, jak one się tam nazywają, w każdym bądź razie ceramika, nie? No i oczywiście tam włożony ta niby nowość. Wszyscy się za tym zabijają, za tymi kształtkami K1.
co to w ogóle da na dłuższą metę, nie wiem. Może coś da, tylko tego po prostu nie widać, nie? Trzeba by było po prostu przed założeniem takich balików zrobić jakieś testy i ewentualnie później zmierzyć, ale to też się nie dowiecie dokładnie, czy to zadziałało, czy nie. No, także temperatura wody 27 stopni. No, kupa tych młodych platków, które mi się tam okociły z tych, które do Krystiana zawiozłem. Neonków tu jest cholerę, kupiłem, chyba jest 80 ich kupiłem, a ja wiem, że tutaj nie widać, że ich tyle jest, ale naprawdę one są takie, wiecie, podzielone na bandy, także one wszystkie razem nie pływają. Z ryb to tam są dwie bocje wspaniałe, kirysy, jak widzicie, sterby, kirysy jakieś tam jeszcze inne, plus tam do te ryby, które są, no to możecie sobie tam jakoś wygooglować. Jakieś tam dwie jeszcze molinezje pływają. No, paletki brązowe, dwa Blue Diamondy. Jeden jakiś taki, jedna paletka jakaś taka, nie wiem, jak ona się tam dokładnie nazywa. No, no i to było z ryb tyle. No, pięć tu paletek jest. Te dwie są w tym kotniku. W tym tak zwanym tarlaku. Co tam będzie na dłuższą metę z tymi rybami, to nie wiem. Czy się w końcu nauczą tą ikrę znosić. Znosiły już od chyba z trzy razy. Znosiły w sumie, jak są w tym zbiorniku i nie wiem, albo ten samiec nie wie, jak się to zapłodnia, nie wiem, niedoświadczony, bo ryby mają gdzieś może rok, może trochę więcej jak rok. No, także co tutaj więcej mówić, no. No widzicie, ta jedna kobomba mi się tam z lewej strony wyszła ze żwiru, muszę ją tam włożyć dzisiaj. No, ślimaków tu ampularii trochę wpuściłem, to mi lotosy gryzą, te skurczybyki, dziury mi w lotosach robią. Tego jednego tam pogryzły lotosa, ale chodzą tam u góry na tych mikrozoriach, nie wiem, może wcinają jakieś nitki, bo cholera wie, wam powiem. No, wczoraj mi się skończyły te kwasy fulwo, a resztę wlałem, czy przedwczoraj. Muszę jechać do masona, kupić to cholerstwo drogie, powiem wam, 120 coś złotych za litrową butlę, no ale co zrobić. Tak już żeśmy się doczekali czasów. No i tyle, nie? No, także kolego, który się tam pytałeś, powiedziałem ci, że nagrywam film. Co tam jeszcze byś chciał wiedzieć, to nie wiem, to napisz, to najwyżej kiedyś, to znowu jak film będę wrzucał, prawdopodobnie w sobotę przy podmianie, to ci tam jeszcze dopowiem, co tam byś chciał wiedzieć. No. Ogólnie powiem wam, zbiornik bardzo fajnie wygląda. Nie ma jakichś takich, wiecie, nie ma na dnie syfu, bo ten żwir z piaskiem jest drobny i ten syf nie włazi w ten żwir. Zresztą możecie sobie zobaczyć po tym przodzie tu, gdzie jest ten żwir oparty o szyby. Jak ktoś ma już długo akwaria, to tutaj się robi aż czarno, nie? Jak ma grubszy żwir. Jak ma grubszy żwir, to te całe wszystkie odchody wchodzą, wlatują między tymi kamykami i one później, wiecie, te odchody później, jak jest grubszy żwir, osadzają się i wchodzą głębiej w te warstwy tego żwiru i później z przodu tu się robi takie czarne, takie i to tam wszystko gnije, nie? Owszem, te bakterie to tam przerabiają, ale to jest, wiecie, no nie wiem, no ja bym się kłócił trochę o to, a tak to wiecie, ten syfek, jeśli jest u góry na tym żwirze, bo nie może wejść głębiej, to też jest jakoś tam przerobione, a druga sprawa, ja mam te mułojady, no i kirysy, nie? No to one to zawsze jakoś tam posprzątają, nie? A druga sprawa, jak one to tam zamiatają, wiecie, płytwami czy coś, to wtedy to tam gdzieś filtry wciągają i później to w filtrach jest przerabiane i tak dalej, nie? No. Ja niedawno czyściłem obydwa, także był Fluval 406, był, powiem wam, nieotwierany od roku ponad, no to był straszny syf w środku, nie? No było takie bagno, powiem wam, że no
miał co przerabiać, nie, ten film. Ja już po prostu zauważyłem, że on już miał biedę ciągnąć, nie, i tak to, wiecie. Także ja to musiałem po prostu już wyczyścić, nie. No, ale tak ogólnie zbiornik, jakbyście popatrzyli, no co, ja wam tu mogę coś zbliżyć ewentualnie, no. Na żwir, proszę, tam coś wam zbliżę. No nie ma żadnego syfu, nie ma nic, nie ma żadnego, tak, niektórzy piszą gnoju czy coś w tym stylu. Jest fajny żwirek, zobaczcie sobie tu na przednią szybę. Nie ma jakiegoś takiego, o. Woda jest fajna, czyściutka, powiem wam. No widzicie tu tego lotosa. Ten skurczybyk chyba go tak pogryzł, mi się zdaje, bo nie było tych dziur. Co wam tu jeszcze zbliżę? No, waliki się kręcą. No, tutaj dzisiaj robiłem, a widzicie, u paletek robiłem tych dwóch dzisiaj podmiankę. O, proszę. Wlałem im troszkę bakterii. Jedną taką miarkę, bo ta jedna miarka jest bodajże na 100 litrów, i dałem im jeszcze takich bioenzymów. No to jest takie, wiecie, takie w proszku, to tam jest natrawienie, na takie jakieś lepsze samopoczucie i tak dalej, nie? No, także tak się, i tych kwasów fulwo właśnie po podmianie nie wlałem niestety, nie? Tu macie kawałek tej kostki. O, kostka to tu się ma świetnie, powiem wam. Woda fajna, czysta. Nic się takiego nie dzieje tu. Rośliny tylko rosną, ta walizneria rośnie jak głupia. Znowu ją trzeba by było rwać. No. Tamten koleś w tym zbiorniku też sobie tam gdzieś pływa z tyłu, widzę go gdzieś tam. Powiem wam, że zrobiłem mu podmiankę i cholera, zapomniałem mu dosypać soli. I nie wiem, co tam będzie, czy się mu coś nie pogorszyło, że po prostu soli nie dostał do wody, nie wiem. Dzisiaj mu dopiero tej soli dosypałem. No, ma tam ślimaki. Coś tam z tymi ślimakami, jak widzieliście, tam leżały. Coś tam z nimi robił, nie wiem. Także to tyle, no, co filtrację wam powiedziałem dokładnie. Światła wam nie będę mówił, ile tu jest, bo tu jest mnóstwo światła, tylko ja po prostu nie świecę wszystkiego, bo jakbym wszystko zaświecił, no to wiecie, to się zrobi z low-techa nagle high-tech, nie? I zacznie glon rosnąć, wszystko, nie? Także, a zresztą mikrozeria, wiecie, nie potrzebuje światła dużo, nie? A tu lotosa sobie tam doświetlam taką krótką beleczką, taką 6-watową, czy jakąś taką z akwela, nie? Akwelowska taka belka, wiecie, jak są na te nano akwaria, nie? To tam mu doświetlam trochę, nie? Z boku. Tutaj z lewej też doświetlałem, ale dzisiaj wyłączyłem. Troszkę przyciemniłem tego, no bo to potem jednak, wiecie, te nitki też rosną, nie? Te takie siwe, nie? Przy świetle, jak jest dużo. A to jest naprawdę, bo to jest wysoko, to jest praktycznie nad lampą, także także tego, nie? No, ale tak jakoś, wiecie, no nie ma strachu, nie ma aż takiego jakiegoś tam, wiecie, glonu krasnorostów, jest, są, wiecie, gdzieniegdzie tam jakieś krasnorosty, ale no naprawdę taka malutka ilość, że no to się nie ma co na razie tym przejmować, nie? No i to by było co, tyle, no, co wam tu więcej powiem, no. Pytacie się mnie, jakie są rośliny, no kolega się mnie pyta, no przecież ja nie wiem, no widać na filmie, jakie są rośliny, nie, widać, że są mikrozoria, że jest to, że jest tamto, nie, no. No ale ogólnie to prym wiedzie mikrozorium i anubiasy, nie, wszystko to, co jest na korzeniach, nie. No to, co z boku, to tu widać, nie, walisneria i lotos tygrysi i to tam jakiś ten, kurde, taki ala koper. Liście ma naprawdę jak koperek, no. No i to tyle, nie? Co tu więcej wam opowiadać, no.
Ryby się mają dobrze, nie chorują, nic im nie dolega, nie boją się nic tego. Lubią się tam, owszem, przebywać tam z tyłu, no bo lubią, jakby nie było, siedzieć pod korzeniami, no taka ich natura. Gdyby tego tu nie było wszystkiego, to byłby pusty akwarium, no to by sobie tu pływały, nie? No, miałyby się gdzie schować, proste. Mnie to nie przeszkadza, że one większość czasu spędzają tam pod tymi korzeniami, nie? Wiecie, one mają się czuć dobrze, a nie, że ja mam na siłę patrzeć na nie, bo one mają powychodzić naprzód, nie? One mają mieć warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych i to jest najważniejsze, nie? A nie, żeby, wiecie, puszczać te ryby na gołe szkło, dawać dwa korzonki albo w ogóle i żeby je było widać, nie? No, ta ryba, wiecie, no pływa i owszem, no ale ona według mnie ma mieć stworzone warunki jak najbardziej przypominające naturę i koniec tematu, nie? Takie jest moje zdanie, no. Dobra, co? Żegnam się z wami. Jak tam kolegi ciekawość zaspokoiłem, to spoko, cieszę się. I jak nie, no to niech napisze, to jeszcze umówimy co nieco. No i to wszystko. Dobra, co? Trzymcie się na razie, do soboty. Hej!